Ciekawy projekt stworzyli wspólnie powiat bolesławiecki, gmina Pieńsk, Węgliniec i Zgorzelec. Odkryj urok Borów Dolnośląskich to kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie. Zadaniem projektu jest, jak sama nazwa wskazuje, promocja naszego regionu wśród potencjalnych turystów. W tym celu stworzony został szereg niezwykle ciekawych narzędzi promocyjnych. Cel projektu bardzo ładnie zawiera się w jego tytule. Po pierwsze, odkryj urok Borów Dolnośląskich, ale jest to akcja, kampania promocyjna w celu zwiększenia ruchu turystycznego. Bo tak naprawdę my pokazujemy to wszystko, co jest najpiękniejsze. Miejsca w Borach, wyśmienitą kuchnię, zabytki architektury, atrakcje sportowe, turystyki aktywnej. Po to, żeby ściągnąć tu turystów. Jeśli ruch turystów się zwiększy, to oni tu przyjadą, dadzą się zauroczyć, dadzą się zachwycić, trafimy do ich serc poprzez żołądek i zostawią tu więcej pieniędzy. To jest olbrzymi sukces. Po pierwsze, że udało się ten projekt przeprowadzić. Po drugie, że mimo początkowych trudności mamy partnerów. Są to partnerzy z sąsiednich powiatów. I tu w tym wszystkim najważniejsza jest informacja, która jest w jednym miejscu. I takie były też założenia, więc osoby, które wejdą, czy to na portale, które są w Zgorzelcu, w Bolesławcu, to ta informacja będzie jednakowa dla wszystkich. Chcemy wypromować tą markę Bory Dolnośląskie, tak jak w innych regionach kraju. Konkretna nazwa kojarzy się z konkretnym miejscem. Projekt jest zróżnicowany, a wszystko po to, by zainteresować maksymalną liczbę potencjalnych turystów, oczekujących różnych atrakcji na terenie Borów Dolnośląskich. Nie chodzi o sztukę dla sztuki. Nie chodzi tylko o to, żeby zrobić piękne albumy, które będą cieszyły nasze oczy. Rozdamy to wszystko. Przedsiębiorcy, którzy z nami współpracują, którzy realizują ten projekt, on dlatego jest taki mądry, że robimy go razem z tymi ludźmi, którzy na co dzień z turystami pracują, którzy żyją z turystyki. Ściągniemy turystów, niech oni wydadzą pieniądze w hotelach, zakładach gastronomicznych, restauracjach. Niech tu śpią i jedzą. A wtedy z tych pieniędzy będziemy korzystać my, mieszkańcy. I będziemy robić kolejne akcje promocyjne. To kółko się będzie kręciło. Natomiast wszyscy w Polsce nie tylko dowiedzą się, że Bory Dolnośląskie to jest uroczy zakątek Dolnego Śląska i Polski. 31 maja ruszyła strona internetowa promująca region Borów. Znaleźć można na niej szereg informacji o regionie, o wartych odwiedzenia miejscach i interesujących wydarzeniach. Na stronie znajdziemy również opisy szlaków turystycznych i galerię zdjęć prezentujących piękno regionu oraz bazę noclegową i gastronomiczną. Już pojawiły się liczne materiały promocyjne. Co można w nich przeczytać? My generalnie postanowiliśmy zrobić dwie grupy narzędzi promocyjnych. Po pierwsze jest to internet, który jednak jest już popularny, szczególnie wśród osób młodszych, ale nie tylko. I w internecie jest wszystko. Mamy mapę interaktywną, która zawiera wszystkie te elementy, które znalazły się w tradycyjnych wydawnictwach. Więc mamy wielokulturowość, mamy imprezy, które się dzieją w Pieńsku, Węglińcu, Zgorzelcu i powiecie bolesławieckim. Mamy turystykę aktywną, a więc szlaki rowerowe, piesze, wodne, konne. Mamy wreszcie kuchnię, która jest genialna. Tego typu materiały będą również dystrybuowane podczas najważniejszych imprez w całym regionie. Rarytasem jest z pewnością książka kucharska, prezentująca kulturowe bogactwo naszego regionu i bogactwo smaków i przepisów związanych z różnorodnością kulturową w naszym regionie. Przepisy do książki kucharskiej zostały przekazane przez samych mieszkańców Borów Dolnośląskich. Są to m.in. przepisy myśliwskie. Jeszcze raz panie Darku serdecznie dziękuję, że potrafiłem się też wpisać jako niezawodowiec, jako amator, sympatyk. Tutaj do takiego. Ale z przepisami wydania. Unikatowymi. Przepisami unikatowymi. Palce lizać, także polecamy wszystkim, którzy tę naszą książkę dostaną, żeby spróbowali. No, żeby spróbowali. Spróbowali zrobić. Tak jest. Receptura jest tutaj zawarta. Żeby to się udało zrobić, to nie ukrywam, ale trzeba parę miesięcy poświęcić, trenować. Tak. Książki kucharskie już powędrowały w ręce restauratorów, którzy przyłączyli się do współpracy. Naprawdę hit. Wszyscy chcą to mieć. Przeznaczamy 100 egzemplarzy. Zaczynamy od 40.
przede wszystkim tym firmom, które pomogły nam książkę zrobić, bo będziemy się nawzajem promować. I w tym momencie rozstajemy się ze starymi zeszytami naszych babci. Ja myślę, mamy pięknie wydaną książkę. Tak, tylko że ta książka składa się z przepisów oczywiście naszych babć, gdzieś znalezionych tych właśnie w szufladach. Starych, pożółkłych tak, zeszytów. Bo też bardzo ciekawe jest to, że oprócz propozycji restauratorów mam tu przepisy pań z kół gospodyń wiejskich. Jak się podoba? Dobra produkt, książka? Świetnie. Książka jest bardzo ładnie wydana przede wszystkim. Są bardzo ładne zdjęcia. I smakowicie wyglądają te potrafy na tych talerzach. No myślę, że to jest piękna idea, żeby chronić naszą tradycję. Najważniejszy to jest ten gulasz czorba i bardzo go polecam. Jest robiony z wołowiny i z duszonymi warzywami. Co mogę jeszcze powiedzieć? Te babcice też są fajne, bo też jest z mięsa wołowego. Ale najważniejszy to jest ten gulasz czorba, a na deser to jest pita. Ja to wszystko znam albo z domu mojego rodzinnego, albo to znam z opowieści. No jest oczywiście pita, którą robimy dla naszych gości. Nam się zdarzyli goście z Chicago, którzy napisali e-mail, że oni sobie życzą, żeby przygotować pitę, bo oni właśnie jadą i będą za 2 dni. Ale, także to są, my mamy, tak, jeszcze nasza pejskawica jest. My jesteśmy tutaj wszyscy bardziej chorwaccy, stąd te nasze przepisy są takie chorwackie, ale widzę, że faktycznie wszystkie te przepisy, które widzę, no one w Bolesławcu są do zjedzenia. My tutaj na tej Via Regi jesteśmy silni i mocni. Pierwsze koty Zapłoty, a oprócz tego też za chwileczkę chciałbym pokazać pierwsze foldery i mapy, mapy turystyczne ze szlakami i z atrakcjami turystycznymi, bo chcemy ściągnąć tutaj ludzi, ponieważ to jest piękny kawałek Polski i Dolnego Śląska, o czym nie wszyscy niestety jeszcze wiedzą, bo Bory Dolnośląskie się nie kojarzą tak jak tucholskie chociażby. Jak przyjadą tutaj pojeździć, popływać pontonem, na rowerze pojeździć, pochodzić, albo może pojeździć konno, no to mam nadzieję trafią również do Państwa. Jako jednej z restauracji, która specjalizuje się w robieniu tych smakołyków. A ja myślę, że tych map trzeba będzie naprodukować. Powiem dlaczego. Już 2 miesiące temu byli u nas Japończycy z przewodnika do bardzo takiego reklamowanego w Japonii. Tak. Bo Japończycy już postanowili poznać Bory nasze. Mazury w prawo do góry, Bory w lewo w dół, na mapie Polski. No i jesteśmy w tym największym lesie w Europie, który jest fantastyczny i ma piękne miejsca. Pokazujemy je też w najnowszym albumie, który za chwilę sobie obejrzymy. I tu są wszystkie szlaki. Szlaki już istniejące, jakoś tam oznakowane. I to, co jest projektowane, też widzę. Tak, i to, co jest, tak, i to, co jest projektowane, a na pewno już będzie, też jest. Projekt, o którym mowa, będzie rozwijał się jeszcze dalej. Bory wyprzedzają projekt, który opracowuje BTG przy współpracy wszystkich samorządów z terenu powiatu bolesławskiego i w znacznym stopniu ułatwią nam pracę, ponieważ właściwie inwentaryzują wszystkie ciekawe obiekty na terenie powiatu oraz miejsca, gdzie turysta spędza czas, czyli pola namiotowe, hotele, restauracje i tak dalej. Czyli powiedzmy, Bory niejako są tym prekursorem, czy takim wstępem do tej działalności w zakresie przedstawienia spójnej, kompletnej oferty turystycznej z terenu powiatu bolesławskiego. Takie porozumienie pomiędzy gminami zostało już zawarte 22 lipca ubiegłego roku. Smakowity pomysł i smakowita książka. Warto wspomnieć, iż projekt dofinansowany został z pieniędzy unijnych. Odkryj urok Borów Dolnośląskich. Kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie. Takim hasłem zachęcają gminy do odwiedzenia i odkrywania naszych regionów.